ma kukurydza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich widzów na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest 6:42, poniedziałek, 10 kwietnia 2023 i w ten świąteczny dzionek, czyli lany poniedziałek, śmigus dyngus, nakręcę dla Was jakiś materiał. Nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film, a co uda się złowić, zobaczycie sami, więc... Kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno! Najpierw, drodzy Państwo, były kłopoty z autobusem. Na jeden straciłem 40 minut, później podjechałem drugim gdzie indziej i z podworca PKS-u w końcu dotarłem tu na ten zbiornik na Szydówku, czyli Kielcok, nie inaczej, i takie zmagania oto w dniu dzisiejszym. Więc pomalutku, powolutku. No i zobaczymy, co uda się złowić, więc zapraszam raz jeszcze na najnowszy świąteczny film w ten lany poniedziałek nad wodą. Miejsce ładne, odpowiednie. Dzisiaj jestem w innym miejscu. Zaraz zarzucę wędki na schodkach. Parasol rozłożyłem oraz trochę mieszanek, czyli biały pelecik, ciemny halibut, większy jasny, zanęta na mączkach rybnych, którą przetrę, niech dochodzi, oraz zwykła mieszanka spożywka do koszyka. I tak prezentują się te moje, mój towar, który będę posyłał do wody. Jedna klasyk, pikerek klasyk, oraz druga z wędek będzie metoda, ewentualnie podajnik w kształcie dzwona. Zobaczycie sami. Więc zostańcie z nami, z scyzorykami, i zobaczymy sami, co i jak. Z tego względu, że tam kolega mój jest dobry. Oraz inni moi koledzy dzisiaj przyjadą i zobaczycie, co i jak. Więc zostańcie z nami, z scyzorami. I będzie w pytkę, nie inaczej. Śmigus dygus nad wodą. Zobaczcie, jak późno. 7:02, a ja dopiero rzucę zestaw. Mam tak. Pelet drobny. Podajnik Prestona. I do tego pójdzie mieszanka, czyli pelecik drobny. Parę... większych, trochę białego, i w środek przynęta, zasypimy ją białym. O, i tak to mniej więcej będzie wyglądało. Zaplątało mi się i to poślę do wody, tak aby nie złamać szczytówki. I tak to mniej więcej będzie wyglądało, czyli zarzucamy zestaw, czyli pierwszą wędkę. W stronę kosza. Dalej nie dewędkował. Oczywiście będzie klipowany. Dobrze. A drugi zestaw będzie na pinkę, czyli założymy dwie sztuki na początek, czyli klasik, pineczki, dwie białe, sztuka, dwie białe, muszę zanętę przetrzeć, a to zaraz weźmiemy samą spożywkę, trochę damy peletu, zaczepujemy i drugą z wędek też na prost kosza, ale nie deklipował, chyba nie. To będzie
Albo zaklipuje. Jednak zaklipuje. Jednak zaklipuje. Zawsze to będzie w jednym miejscu. Dobrze, mamy dwa zestawy, a ja sobie przetrę zanętę. Ok. Wyprostowało, pranie było, nie. I przetrzemy tak, aby to ręce i nogi miało dzisiaj. I sam jestem ciekaw, co pyknie, na którą mieszankę. Przynęt mam wiele, to będę z przynętami kombinował. Jedna jest. Okej. Teraz weźmiemy drugą. I pomalutku, powolutku zaraz przerzucimy i będziemy wędkować w ten lany poniedziałek na zbiorniku kieleckim. Dobrze, dusze frakcje pójdą do peletów, nic się nie marnuje i mieszankę przesypujemy. Więc mamy towar. I tak to mniej więcej leci. Więc drodzy Państwo, nic dodać, nic ująć. I miejmy nadzieję, że coś pyknie. Ale to zobaczycie sami, więc zostańcie ze mną. Bo sam jestem ciekaw, co dzisiaj się połowi. A może będzie znów na zero. Dobrze, na razie nic. Godzina 7:41. Jakiś kolega przyszedł. Też wędkuje. No i zobaczymy, co i jak. Na razie pustki wszędzie. I sam jestem ciekaw, czy coś będzie gryzło. Na to trzeba poczekać, co będzie. W międzyczasie pokażę Wam nowy nabytek, czyli ten stary Armadale Top Rangeser na przypony z Flagmana. Taki piorniczek, tu zasywana kieszonka, tu haczyki, jakieś spinki i do tego krążki. Tak to mniej więcej wygląda. Przyponowe to jest jedno. To zresztą widzieliście u mnie na filmie, a teraz pokażę Wam drugie nowe. Bo i tak brań nie ma, to pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. I taki drugi nowy, który zakupiłem. Match Flagman. To samo na przepony. I tak to wygląda. W komplecie mamy spinki, dwa, cztery, sześć i sześć krążków. Tak
pierwszym przypadku nakładamy sobie przypony, zabezpieczamy, podpisujemy i tutaj są takie kieszonki, ale te kieszonki ja wykorzystałem na bacina przypony z bowlinga. Oczywiście w komplecie nie ma tych przyponów, ja powkładam tak, aby mieć pod ręką dłuższe z jednej strony, drugie z drugiej strony. Widzicie, tak to wygląda. Różne średnice na różnych hakach, a tutaj będę wiązał krótkie, długie przypony, ale z włosem, z quickstopem, ze spinką. No to będą nietypowe takie przypony, piórnik na przypony. Do tego mam tutaj, widzicie, gotowce już z Matrixa. I tak to wygląda na gumce, bezpośrednio na haku, na magneciku, tam dalej. No i tak wygląda ten piórnik. Tutaj możemy sobie jakieś rzeczy powkładać, czy te nożyczki, czy jakieś. Tak to mniej więcej wygląda. A ja typowo na przypony takie zapasowe. Wiecie, że ja sam robię przypony, ale z braku laku to i kit dobry oraz takie tu krótsze 10 cm. Te wcześniej pokazałem dłuższe 15 cm. Wszystkie 15 na hakach 16, 14, średnica 18, 16 i tak to mniej więcej wygląda. Więc widzicie, pod każdą metodę piórnik, praktycznie do każdej metody osobne, różne przypony, tak nietypowe. Tak mówię, quick stop tu będzie oraz na gumetce będę wiązał przypony i na magneciku, na krążkach, na swoich żyłkach, na swoich hakach, no, ale chciałem pokazać taki zestaw. No więc, drodzy Państwo, nic się nie dzieje, popijamy browarek. Więc wasze zdrowie dalej. No i czekamy w końcu na tą pierwszą rybkę. No oby weszły. No zobaczymy, ile będziemy czekać. Może i na zero. No ale jakiś rybka wierzchem się spławiła. To dobry znak. Tylko mi trochę martwi ta brudna woda. Oczywiście parasol wziąłem, bo zapowiadają deszcze. Zobaczcie sami. Między 12 i później po południu. A tak to w miarę ma być ciepło. A zobaczymy, czy się sprawdzi ten deszcz. Oby nie. Bo ślisko, brudno. Jak sami widzicie, cegówkę w zielce podłożyłem. No i tutaj przy schodkach, tak aby nie poślizgnąć się, podbierać sobie rybę. I oto takie miejsce, więc wędkujemy. Próbują coś złowić w ten lany poniedziałek nad wodą. Zobaczcie, jak pięknie się zrobiło, ale nic, nic, przerzucam nęce w miejscach klipowanych. No i oby, a na razie widzę, że nigdzie efektu nie ma. Dwóch jeszcze koleżków przyjechało. Stanę tam 40 metrów powyżej, w stronę tarliska, przy cmentarzu. W stronę cmentarza przy tarlisku. I tak siedzimy, kilka osób na zalewie jest, ale nic nie pyka. Do jednego kolegu dzwoniłem, jest po prawej stronie, tam dalej,
bo tam kolega nic tu nie ma i tam dalej jest Rafał i też mówi, że bez brania. Na wczoraj miał kilka płotek, około 20, miał Amura, takiego z 6 dych, Jazia, takiego około 40. No i tak, drodzy Państwo, jest. Wczoraj mu pykały, padało, taka zachmurzone było, padało trochę, a dzisiaj ładna słoneczna pogoda, z tym, że zapowiadają później opady, ale zobaczymy. Ja zabezpieczyłem się tak przed słońcem, czy to przed deszczem, wiecie jak to jest. Lepiej być zabezpieczonym. No i wędkujemy. Towaru jest. Elegancko. I tak to mniej więcej wygląda. Co jakiś czas będzie trzeba dowilżyć lekko, ale na tą chwilę jest, myślę, ok. Więc przykryję to ręcznikiem. Niech nie schnie. No i wędkujemy, odpoczywając w ten świąteczny, poniedziałkowy dzionek. Więc wygięcie, zmieniłem przypon na dłuższy, 80 cm i pierwsza ryba prawdopodobnie, co to będzie? 80 cm. O. Mamy ładną krasnopiórkę, prawdopodobnie krasnopiórka czy jazia mała. Płotka. Myślałem, że krasnopiórka. A tu ładna, zobaczcie jaka waga. I skusiła się. Muszę odpiąć. Tak to mniej więcej wygląda. Czyli ładna płotka taka wymiarowa. No płyn. Paja. Jest pytka. Ryba! No i kropi malutki deszczyk. 9:53. Zobaczcie sami, jak to na pogodzie się kształtowało. No i po południu jeszcze ma padać, ale taki deszczyk to nie deszczyk, wiecie sami. Po prostu to śmiech na sali, a nie deszcz. Ale widzicie, parasol wziąłem w razie co, osłona przed wiatrem, przed słońcem i przed deszczem jest. No ale 4,5 kilo trzeba nosić, jakby nie było. Zobaczcie, średnica 3 metrów. To widzicie, parasol duży, no ale tak jak mówię, 4,5 kilo waży i nosić trzeba. No i dobrze, wędkujemy dalej, pilnujemy wędek i miejmy nadzieję, że jeszcze coś pyknie. Liczę na coś fajnego, ale czy się doczekam, zobaczycie to sami, więc zostańcie ze mną i sami zobaczycie co i jak. Delikatny wiaterek, ale nic nie bierze, nic. No spróbujemy aż później, może wejdzie coś fajnego, jak ostatnio pod wieczór. Fajnie wieje, ciepło, spacerowiczów. No i jest w pytkę. Pomimo tego, że nic nie skubię, odpoczynek jest wyśmienity w ten lany poniedziałek. Dzień śmigusa, dyngusa. Ojej, jest wiecznie pięknie i bajecznie. Branko. Branie było. I chyba się coś zapięło, niedużego. Jest jakaś rybka, nieduża. Mały jazik. Nie, płotka mała.
płotka. Zwracamy rybce wolność, baja i przerzucamy zestaw wędkując dalej, czyli dwie rybki, no ale ta pierwsza jeszcze była ładna, a ta to już tragedia. Branie było i co mamy? Robaki wyssane prawdopodobnie, więc założymy świeży towar, 3 sztuki i poprzerzucam zestawy. No i widzicie, parcia nie ma, godzina 13:12, odpoczynek superowy, no a brania to takie nastawienie dzisiaj mam, że dzisiaj nie chcę, odpoczywa. Jakby chciały brać, to by brały, a parcia większego nie ma na te ryby. Będą brać, to biorą, nie chcą brać, to ich nie biorą. I tak to, drodzy Państwo, wygląda. Tak to wygląda, ok, nabiję. Zanęty zostanie, zamrozimy, nic się nie marnuje. Tak mówię, czopujemy i do klipa, dokładnie, do klipa. Jedna jest, teraz drugą dodamy, przynęcimy, zadipujemy. Tak mówię, nawet nie ma co, drodzy Państwo, nagrywać. Podajnik, zmienimy przynętę, założymy. Przynęte, skisłe masło, malutkie, skisłe masło, może to przyniesie efekt w postaci jakiegoś leszcza, jazia, amurka i damy. To już trochę podeschło i damy trochę białego. Ale to muszę zadipować. Zadipujemy. Tak, podkreślimy zapach przynęty. Trochę wlejemy. Ok. Tej, trochę białej, trochę tej i taki miks, te trzy pelety grubsze. I tak to mniej więcej poślemy w miejsce wyznaczone. Na klipie. Ok. Dobrze, przerzucone. Godzina 13:15. I siedzimy do wieczora, do 18:00. Na bank będę siedział, tak gdzieś. Więc mamy jeszcze pełno czasu na wędkowaniu. I jest bajecznie. Nie inaczej, drodzy Państwo. Bajecznie. Mam nadzieję, że coś jeszcze pyknie. Na razie dwie płotki i oby więcej. Więc wypijemy teraz kawkę. I tradycyjnie dla Was, drodzy widzowie, wszystko już Wasze zdrowie. Thank you.
No jak? Jak panny? Teraz jedziesz, tak? Bo? No bo nic nie bierze. Nic nie bierze, małe, tak? Drobne. I stwierdziłeś, że na spinning. Przyjedziesz tu, nie? No prawdopodobnie przyjadę. A u ciebie co? Szkoda takiej pogody. Nie powiedz, ale powiedz tak dokładnie, jak jest. No płatki drobne i to już no. Raz na jakiś czas. Raz na jakiś czas. I widzisz, dzień nierówny, nie? Jakby jutro, parę dni tak było ciepło, to by może ruszyło, nie? Ale wiesz, ja liczę na wieczór. No do wczoraj jeszcze masz daleko drogę. Tak, to mówisz, że rzadko i drobne płotki, tak? Co miałeś największego? Jazia 24 cm. Miał? 24? No. Ale tak z dwie dychy wyciągnęłeś chociaż 20 tych płotek, czy nie? 14. 14? A no tak, no i widzisz. Fajnie pochodzi. No i dobrze. No, u mnie też szarpnie. Słyszysz, szarpnie, jak nie zdążę, to już wyssane pinki są. No. No i tak, idę do Marcina za, czy co? Marcinku! Bo nie ma co nagrywać, powiedz mi, co u ciebie? Zostawiłem wędki i najwyżej wciągnie. Powiedz, co u ciebie? Jak ta sytuacja dzisiaj? Nic nie bierze. Nie, ale słabo biorą, nie? No a ty mówisz, jak wy łowicie te ryby? A jak ja byłem na filmie i cały dzień czekałem na dwa leszcze. I później bym może złowił, ale już wiesz, deszcz zaczął padać. Ty masz jedną płatkę. Dwie! Dwie! Tu 14, a tam 9. No, dwie mam płotki, ale tutaj wiesz, chłopaki tutaj zęby na tym zjadły, nie? Przecież ich woda. No. No ale to jest woda ich. Marcin, to nie jest twoja woda? No, nie biorą, nie? Ale wiesz dlaczego? Że było zimno, a dzisiaj ciepło. No ale woda kilka dni za mnie już taka była. To jest tak jak pośniegowa, zaraz jaki kolor wody. No. To jest tak jak jeździsz po komercjach, to później na PZW nie dajesz sobie rady. No widzisz, no, amator. Amator. Widzisz. Polecam tam filmiki na YouTubie, są dla początkujących. Widzisz? No masz, no masz. Bo już późno. No. Ale nie biorą, Marcin, nie? Nie biorą. Ja powiem ci tak. No. Przewidzi sam po sobie. Ja mam, nie wiem, czy szczytówkę, ale mam taką delikatną. No. 10 razy wyciągam robaki z skórki. No, no. Ja te skórki wyciągam. A jak tak, to tylko tak. No to u mnie tak samo. Tak, albo delikatnie wygnie jak wiatr. No, nie? Ja myślę, że to nie jest do zacięcia. Ja wiem, wiem, wiem. Ja tak samo mam. To co było, wiesz. No, nie na braniu jest ryba i tyle. No, jedną mam na metodę to samo, nie miałem brania i dwie płotki mam. Jedną ładną taką. Myślałem, że to wiesz. No ja też mam. Ja też mówię ci, ja mam dwie zanęty i trzy rodzaje peletów. Skisłe masło, białe, żółte i ten i ciemne. Trzy pelety rodzajów peletów osobno w pojemnikach, bo mieszam. Skisłe masło z kisłym masłem. Żółta z żółtą. No i tak. Tak. I dłuższy przypod, i krótszy brałem, i mniejszy haczyk, większy, jedna, dwie, trzy. Nie daje efektu, nie chcę. Mnie też coś nie pasi. No i doiliście. Tak, leszcze brał jakiś tam tego. No, no. Ale nasz wczoraj ten miał, i miał tego jazie. Pierwszą chyba to jaź był, a drugi amur. Kleń to był? No bo mi tak, wiesz, na jazie to wyglądało trochę. Idę, idę, bo wędki zostawię, żeby mi nie wciągnęło. A nie mam wolnych biegów, wiesz, otwartych. A wiesz, pociągnie i no, mam metodę. No i do której, Marcin, siedzicie? Ja to do oporu siedzę. Też, bo wiesz, liczę, że one wejdą w końcu. Że coś fajnego, może być jedna fajna ryba. Na metodę liczę. No to połamania, chłopaki, ja tam wędki zostawiłem, idę. Ale też to kiepsko widzę, ale czekam na tą jedyną, wiesz o co chodzi? Tak ja mówię, dopóki przynęta w wodzie. No co ty? Ja to się uczę, wiesz, tak ty powiedziałeś na stowarzyszeniach łowię, a teraz te rady dać nie mogę. To nie jest komercja. JDŁK, ole, ole, ole. On pił coś?
No i masz? Jest, jest, o, widzicie, mała płotka. Dobrze, więc idziemy. Rafał, o, tak wygląda wędkarz. Pochwalony. No, to przyjedziesz spinningiem, tak? No, narka. Po lodzie weź! I tak to, drodzy Państwo, wygląda. Dwie wędki są u mnie. Raz, dwa. To znakiem tego, że brań nie ma, wędki całe, chociaż nie straciłem. I tak to, drodzy Państwo, wygląda. Koledzy tam siedzą. Jeden Rafał, co był na prawo, teraz pojechał, bo stwierdził, że nic. I tak u nas, u mnie to samo, na pikerka. Delikatnie tak wiatr wygnie, delikatnie jak wiatr powieje, tak by wygięło wiatr szczytówkę, bo mam wysoko, nie nad wodą. Powinien mieć niżej, ale ze względu na to, że nie ma gdzie jak rozłożyć się wysoko kija, trzymam. I takie wygięcie jest delikatne i wtedy już robaki są wyssane. Tak delikatnie biorą. Dlatego tylko dwie płotki, jedną ładną, drugą mniejszą. A na metodę, na cukiereczki, te sprawy jeszcze nic. No ale liczę na nią. No i dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej. I jest w pytę. Więc, drodzy Państwo, przerzuciłem zestaw, sprawdziłem. Tu były robaki wyssane. Tu założyłem z Match Pro sfermentowaną kukurydzę. No i widzicie, tak Marcin z Piotkiem mówią, a wiedzą, co mówią, to są bracia rodzeni. Całe życie wędkują na tym zbiorniku, mieszkają na szydówku tutaj obok, więc ten zbiornik wzdłuż, szerz, jak to się mówi, znają, więc sami stwierdzili, że nie ma brań, bierze drobna ryba i to rzadko, więc, drodzy Państwo, wiedzą, co mówią, bo raz jeszcze powtórzę, że to jest ich woda i znają ten zbiornik doskonale. I tak siedzimy, wędkujemy, a ja myślę, że coś fajnego wpadnie. Zobaczycie, coś fajnego, niedużego wpadnie. 13:59, 14, 15, 16, 17, 4 godziny wędkowania, gdzieś do 18. To myślę, że coś się fajnego zawiesi. Oby, oby. I tak mówię, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej w ten lany poniedziałek, w ten świąteczny dzionek, śmingus, dyngus, jak to się mówi, lanie wodą na całego. Ale dzień udany, fajny. Ludzie odpoczywają, każdy na swój sposób, a ja sobie wędkuję. I jak widzicie sami, więc zostańcie jeszcze ze mną, bo sam jestem ciekaw, co i jak. Chłopaki się drą, lany poniedziałek i pada. Zobaczcie, 14:03, a na aplikacji, o której to miało kropić, że to, zobaczcie. Nieduży, bo nieduży, ale jednak jak to Piotrek woła, pyzalany poniedziałek. Dosłownie, pyzalany poniedziałek nad wodą. Dokładnie. Czekam, czekam. Zaraz coś wykombinuję. Okej. Mam chyba branie. Ale tak delikatnie wygina. Zobaczymy, czy to wiatr.
No padało trochę, no może po tym delikatnym deszczyku coś ruszy. Oby, oby. Delikatnie ciągnie. To nie wiatr jest. Dobra, odpuszczę sobie. To nie do zacięcia. I tak mówię, chmury. A po południu miały być opady deszczu. No i wszystko by się zgadzało, ale nie tak intensywne, jak to pokazane było na mapce. No ale popadało, jak to się mówi. Rafał ma sandacza. Sandacz czy szczupak? Szczupaczek. Ale szczurek. Czeka, bo mi obetnie chuj. No. Ale niedobrze się zapiął. Taki nieduży ogryzek. Jak Rafał mówił, tak też zrobił. Woli sobie pospoń piningować. A tak. No siecie, panie, puść to, pyskałacz, puść. Z gumką chcę. Z gumką? Ale go. Ale dobrze się zapiął. Oddaj gumę. Oddaj gumę. Oddaj gumę. Z ogonki. Z ogonkiem. I baja. Jak widzisz. W pierwszym rzucie? W pierwszym rzucie tutaj, no. Machaj, machaj. Szczupok. Szczupok. Ryba! Więc grzmiało stamtąd idzie. Zza Gdańska idzie chmura. Wiatr jest w naszą stronę. Będzie zacinało mi pod parasol. Trochę to przykre. No ale błyskało się, błyskało, grzmiało. Godzina 15:02. No i ta, zobaczcie sami na aplikacji, jak to mniej więcej wyglądało. Raz jeszcze. No i widzicie. Zapowiadali deszcz i jest deszcz. Nie za dużo, ale jaka piękna tęcza. Zobaczcie, drodzy Państwo, jaka piękna. Tęcza. Dokładnie, tam jest tęcza. Tam była tęcza. Tam była tęcza. Jeszcze branie mam. Branie na żywo. Jazik, nie, co to jest? Taka rybka. Więc zanętę muszę schować pod spód, żeby to nie zmokło. Baja. A ja się chowam. No teraz to na pewno nie zarzucę. Świąteczny poniedziałkowy śmingus dyngus nad wodą. Mokry poniedziałek. Nie inaczej. Nie inaczej, drodzy widzowie. I praktycznie po deszczu. Ale pogoda się sprawdziła. 4,5 kilo parasola.
co dźwigałem, a jednak się przydał. No i po deszczu. I po deszczu, drodzy Państwo. I jest w pytkę. Więc niech to już teraz skapuje. A ja sobie przerzucę zestaw. No i oby jakieś branka się zaczęły. Więc wędkujemy dalej. I zobaczycie, co i jak jeszcze na tym Kielcaku. Wlany poniedziałek. A więc coś jest. No nieduża rybka, ale jest. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli mała płoteczka. Zobaczcie, jaka. Oczywiście tamta była ładniejsza i większa. Więc, drodzy Państwo, baja. I przerzucam zestawy i wędkujemy dalej. Jest w pytkę. Więc widzicie, koniec dnia. Rybki weszły teraz. No, nęcone w jednym miejscu, to wiecie. Drobnica weszła. I co teraz mamy? Teraz mamy też płotka. Malutka. Więc zwracamy jej wolność. I przerzucamy zestaw. I wędkujemy dalej. A więc znów wygięcie. I mamy rybkę, zobaczymy co. Coś większego już, ciutkę większa. Może być ładna płotka. Ciutkę większa niż te ostatnie. O, spadła. Spadła, drodzy Państwo. Więc widzicie. Jeszcze biedaczka taka przez drapieżnika machnięta. Więc zobaczcie. Kolejna baja. I wędkujemy dalej. I miejmy nadzieję, że jeszcze coś pyknie. Więc, drodzy widzowie, ja na dzisiaj kończę tą imprezę. Jest godzina 17:34. Zobaczcie, jaka chmura idzie. Na całej długości. I to będzie szło na mnie, a nie chcę zmoknąć. A zapowiadali dzisiaj już opady po południu deszczów. I widzicie, na Kielce na nas idzie ta chmura. Więc ja zawijam się i leciało tak, pokazałem na filmie, więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I taki świąteczny wypad na rybki, mokry poniedziałek, śmingus, dyngus, czas zakończyć. Więc jeszcze raz, jedziemy na Kielce, uciekamy przed deszczem. Cześć!